Wydaje mi się, że najważniejszymi wyzwaniami w tej chwili to nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, to jest spadek nakładów w poligrafii. I tu akurat rozwiązania cyfrowe wychodzą naprzeciw właścicielom firm poligraficznych. Bo będą się w tych małych i średnich nakładach sprawdzać najlepiej, zwłaszcza duże maszyny, w których koszt eksploatacji, koszt wydruku jest stosunkowo niski i pozwala już w tych małych i średnich nakładach konkurować z rozwiązaniami druku offsetowego. Kolejnym wyzwaniem takim jakby z drugiej strony to na pewno jest umiejętność zbudowania marży w biznesie. Jak wiadomo, na prostych, standardowych produktach tego typu marży nie zbudujemy, bo za sprawą systemu web to print rynek produktów standardowych jest bardzo niski i niskomarżowy. Jedynym tutaj wyzwaniem są właśnie małe i średnie nakłady, gdzie ta marża jest jeszcze cały czas stosunkowo wysoka i rozwiązania nietypowe. Niedostępne w drukarniach internetowych, oparte o ciekawe rozwiązania związane z podłożami typu plastiki, kartony, opakowania. Każde rozwiązanie, gdzie wystąpi nietypowe podłoże, będzie to produkt nietypowy, niestandardowy, tam jest szansa na to, żeby zrobić tą marżę naprawdę dla drukarni bardzo interesującą. Na maszynach cyfrowych pracuję gdzieś około 15 lat. Na różnych pracowałem, i na Canonach, i na Xeroxach. I wszystkie te maszyny na miarę czasów tamtych w naszej firmie sprawdzały się w stopniu takim wystarczającym. No, nie ma co ukrywać, że inwestycja w maszynę VersaFire EP to była dla nas jak do tej pory najlepsza inwestycja. Ze względu na to, że daje nam bardzo wysokie możliwości jakościowe, wydajnościowe i dzięki niskim kosztom eksploatacji pozwoliło nam w ciągu miesiąca zwiększyć wolumen wydruków ponad 100%. Za sprawą tego między innymi, że zostały zdjęte prace, które do tej pory były drukowane techniką offsetową, dzięki niskiemu kosztowi eksploatacji udało się to zrobić u nas, a co za tym idzie, zrobienie też większej i wygenerowanie większej marży. Oczywiście no, trzeba tu wspomnieć o jakości, gdzie jest to 2400x4800, która już jest jakością, można powiedzieć, typowo offsetową i nasi klienci, którzy do tej pory widzieli różnicę między offsetem a drukiem cyfrowym, w tej chwili tej różnicy nie są w stanie zaobserwować. Tak, ja jestem generalnie z tej inwestycji bardzo zadowolony. W zasadzie można powiedzieć, że za sprawą tej inwestycji mamy same plusy, czyli mamy większą wydajność, lepszą jakość i większą marżę, czyli nic więcej, jeśli chodzi o inwestycje, prawdę mówiąc, nie można sobie wymarzyć. Maszyna pracuje u nas około 4 miesięcy i zrobiliśmy prawie 2 miliony wydruków w tym czasie. No, wsparcie techniczne można określić jako bardzo dobre. Reakcja serwisu jest błyskawiczna. Tu jesteśmy bardzo zadowoleni. Natomiast chyba ważniejszym w tym wszystkim jest to, że jest wsparcie w dziedzinach, które do tej pory jakby no, było praktycznie dla nas niedostępne przez naszych poprzednich dostawców, czyli różnego typu szkolenia związane w szczególności z color managementem, gdzie przy zastosowaniu tego szkolenia i wiedzy, którą mogą uzyskać operatorzy, okazuje się, że z tych maszyn można wyciągnąć zdecydowanie więcej, niż nam się do tej pory wydawało. Mam tu na myśli oczywiście jakość wydruku. Znaczy tak, studio graficzne musimy rozwijać, ponieważ coraz więcej klientów od nas oczekuje, że pomożemy im przy pracach związanych z kreacją, z grafiką, ponieważ tych ludzi jakby na rynku jest coraz mniej, jest to coraz bardziej dla nich kłopotliwe. Ze względu na wzrost nakładów i brak miejsca będziemy budować nowy budynek, który będzie też dostosowany do wszystkich naszych technologii. Będziemy mieć zdecydowanie więcej miejsca, będziemy mogli się rozwinąć. Mam nadzieję też o zakup kolejnej maszyny. Będziemy też poszerzać nasze spektrum produkcyjne o maszyny do druku wielkoformatowego.
Znaczy oferta rozszerzyła się za sprawą chociażby nawet zwykłej, prostej rzeczy, mianowicie wzroście w powiększeniu formatu. Tak, z 330 na 488, który do tej pory był jakby standardem w maszynach cyfrowych. Tu mamy do dyspozycji 330 na 700. Także tutaj ten wzrost, sam wzrost formatu powoduje, że możemy zrobić więcej. Od opakowań, które do tej pory na tych małych formatach się nie mieściły, to po pierwsze. Po drugie, większe okładki, format 3x A4 w tej chwili u nas jest standardem i nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. To jest jedna rzecz. I druga, chyba nawet ważniejsza, to możliwość drukowania na maszynie Heidelberga tych gramatur do 450 gram. I tutaj jest duże pole do popisu, ponieważ nawet w takim, można by powiedzieć, banalnym produkcie jak wizytówki, w tej chwili możemy powiedzieć z czystym sumieniem, że robimy najsztywniejsze wizytówki na rynku jednowarstwowe, bo korzystamy z kartonu dwustronnie powleklanego 400 gram. I dla wielu klientów ta różnica jest tak ogromna, jeśli chodzi o użyteczność tego produktu i sztywność, że praktycznie wszyscy nasi klienci przeszli w tej chwili już tylko i wyłącznie nie z kredy 350 gram, która była najgrubsza, na karton i są z tego powodu zachwyceni. Znaczy, różnimy się na pewno tym, że mamy bardzo dobrą obsługę handlową, związaną też w znacznej mierze z doradztwem, polegającym z grubsza na tym, żeby klientowi wytłumaczyć, co można zrobić, gdzie optymalnie zoptymalizować to, czyli tam, gdzie nie ma takiej potrzeby wydrukować na papierach tańszych, tam, gdzie jest potrzeba pokazania czegoś lepiej na podłożach grubszych, może bardziej nietypowych, może na papierach ozdobnych. Mamy bardzo szerokie spektrum produktów i handlowców stosunkowo dobrze przeszkolonych. Także nasi klienci sobie bardzo cenią to, że dzwonią, zgłaszają sprawę, zgłaszają problem, a my jesteśmy od tego, żeby dostarczyć mu produkt w optymalnej jakości, w rozsądnej cenie. Następna maszyna cyfrowa będzie i będzie to najprawdopodobniej maszyna Heidelberga.